Jakaś impreza szkolna, event na Facebooku, że zakupy w Biedronce, promocje są, także okazja można wykorzystać. Czy uczniowie są grzeczni w sklepie, nie rozrabiają? Grzeczni, nie kradną, policja dba o nasze bezpieczeństwo, także nic do zarzucenia. Właśnie, co kupiłeś w Biedronce, dlaczego te zakupy się teraz odbywają? A ja kupiłem sobie pączka, miała być akcja, że szturmiemy Biedronkę, ale coś nie wyszło, bo speniali, a my poszliśmy, tak. Biegaliśmy w stylu Naruto po Biedronce. Tak, jak było, jesteśmy zadowoleni, zaraz sobie zjem pączka i pójdę na kartkówkę z historii. A czy market jakieś promocje z tej okazji wprowadził? No właśnie, chyba nawet nie było. A jakby zrobili, to bym kupił dwa pączki, a tak kupiłem tylko jednego. Ale i tak w sumie fajnie. Przychodzę normalnie kupić, ale tu jednak policja robi swoje, nie? Chcieliśmy normalnie, kulturalnie zakupy zrobić, ale... Ale policja w niczym nie przeszkadza, można wchodzić. Tak? No. Czy panowie przeszkadzają? Nie. Absolutnie. No to... Można kupować. Ja za chwilę wracam. Myślę, że szukamy tutaj integracji z ludźmi. To było w celu spotkania się całą szkołą i po prostu... zintegrowania się z wszystkimi, poznania się. To market jest dobrym miejscem na integrację? Tak, zdecydowanie. To jest bardzo dobry pomysł. Genialny pomysł. Ruszowscy policjanci we wcześniejszym czasie uzyskali informację, że w dniu dzisiejszym w miejscowym dyskoncie spożywczym nieopodal zespołu szkół ponadpodstawowych ma być zwiększona liczba kupujących, zwiększona liczba klientów, między innymi właśnie z tej szkoły. Dlatego też policjanci są na miejscu, czuwają nad ewentualnym... czuwają nad zabezpieczeniem prawidłowości tych zakupów, dbają o to, aby nie dochodziło w tym miejscu do łamania przepisów prawa. Między innymi głównie chodzi tutaj o zakłócenie ładu i porządku publicznego lub też innych niepożądanych czynów mających znamiona wykroczeń, przestępstw, czynów karalnych.